Cześć kochani! Dzisiaj mamy trening, w którym skupimy się głównie na nogach. Na początek trup w miejscu. Oddychaj swobodnie. Długi wdech, długi wydech. Uśmiechnij się. Super. I nogi na bok. Delikatnie na paluszkach. Napnij mięśnie brzucha. I dołączmy do tego ręce. Przód i do góry. Wdech, wydech. Góra, dół. Góra, dół. Właśnie tak. Teraz na przemian nogi. Na początek same nogi. A później dołączmy sobie ręce. Ekstra. Tylko nie przechylaj się do przodu, żeby nie było czegoś takiego. Tylko prosta sylwetka i pracuj. I ręce pracują tutaj i nogi. Na rozgrzewce rozgrzewamy całe ciało. I 10 pajacy. Jeszcze 5, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Zejdźmy teraz sobie do bioder i krążenia w lewą stronę, obszerne. Staraj się tutaj czuć i boki, i przód brzucha. Rozciągaj. Jeszcze dwa razy. I druga strona. Możesz sobie pomagać nogami, jak ja sobie pomagam. Czyli uginasz najpierw prawą, później lewą. Jeżeli robisz obrót bioder na prawo. Właśnie tak. Możesz szybciej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Super. Zróbmy teraz sobie też trochę rozgrzejemy głowę. I dół. Góra. Dół. Góra. Dół, góra, dół i bok. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa i ucho do barku. Delikatnie, to są bardzo minimalne ruchy. Super. I na koniec zrobimy sobie rol w dół. Kręg po kręgu, zaczynamy od głowy. Skłon. Wdech, wydech. Powiemy sobie się za łokcie. I przechylamy trochę na prawo. Pulsującymi ruchami. W dół i w górę. I na lewo. I zróbmy jeszcze raz tak. Prawo. Środek. I lewo. Wracamy do środka. Możemy delikatnie zwęzić nogi. Skłon. I rol do góry. Jesteśmy już rozgrzani, więc zaczynamy trening. Pierwsze ćwiczenie. Ustawiamy nogi w pozycji szerszej nieco od bioder. I robimy 5 przysiadów. Raz. Dwa. Staramy się, aby kolana nie wychodziły poza linię stóp. 4, 5. Zostajemy w tej pozycji. Pulsujemy delikatnie. Czujemy, jak nam się tutaj całe pośladki uda napinają. I wewnętrzne partie ud. I przechodzimy sobie trochę na lewo, trochę na prawo. Jak czujesz już uda, to bardzo dobrze. O to właśnie chodzi. Super. Jeszcze raz tak zrobimy. Powstań i zrobimy tak sobie razy 4. Uwaga, go. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I 5. Zostajemy w tej pozycji. Pulsujemy. Góra, dół.
Oddychaj głęboko. I na boki. Hop. Hop. Lewa. I prawa. Super. Mam nadzieję, że tak samo czujesz jak ja. I wracamy do środka. Powstań i znowu pięć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I dół. Oddychaj. Napnij tutaj też brzuch, to może Ci też pomóc. I na boki. Delikatnie, na tyle ile możesz. Minimalnie. Mocne wydechy. I góra. Sprzetnij trochę. Jeszcze dwa razy, tak? I raz. Dwa. Trzy. Cztery. I dół. Dawaj, przedostatnia seria. Jeszcze chwila. I bok. Bok. No, ja już to czuję i to mocno. Jeszcze dwa razy. Bok. Delikatnie, delikatnie na boki rób. I góra. I ostatni. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. I ostatnie pulsowanie. Wytrzymaj, później będzie przerwa. Super. I ostatni raz. Delikatnie na boki. Tyle, ile możesz. I ostatnie dwa razy. Teraz pulsujemy dalej, minimalnie na boki. Powstań. Ło! Gratuluję. Pierwsze ćwiczenie za nami. Chwila przerwy i przechodzimy do drugiego. W czasie przerwy napij się koniecznie wody, aby uzupełnić płyny. Wasze zdrowie. I schodzimy sobie na matę, na plecy. I robimy tak. 20 powtórzeń wznosy bioder. 20 powtórzeń wznos z jedną nogą w górze i 20 powtórzeń z drugą nogą w górze. Jeszcze chwilę odpocznijmy. I zaczynamy. Raz. I dwa. Napinaj tutaj brzuch, pośladki. Poczuj, jak Ci pracują tutaj nogi. Jak najmocniej wypychaj biodra do przodu. Pięć. Sześć. Wdech. I do góry, jak bierzesz biodra, to wydech. Piętnaście. Jeszcze 5, dawaj, 16. Dwa i jeden. Chwilę sobie rozluźnijmy nogi. I to nie koniec. Podnosimy prawą nogę do góry. Ma być prosta, zadarta. I 20 powtórzeń na prawą nogę. Napnij brzuch i rób mocny wydech do góry. To Ci na pewno pomoże. Dwa. Trzy. Staraj się, aby biodro nie opadało. Ciągle oba biodra są na tej samej wysokości. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dawaj, nie poddawaj się. Jeszcze 10. Mocny wydech. Jeszcze 5. Końcówka. 4. 3. 2. 1. Stop. Rozluźnij nogi. Brawo. I druga noga. I chwila przerwy.
Oddychaj. Wiem, nie jest to proste ćwiczenie. Wbrew pozorom. Prostujemy lewą nogę. I raz. Dwa. Trzy. Pilnuj biodra. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Brzuch pracuje. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Już tylko połowa. Ho. Góra. I jeszcze tylko pięć. Cztery. Mi się już noga trzęsie. Trzy. Dwa. Jeden. Stop. Brawo. Chwila przerwy. Odpocznij chwilę, złap oddech, napij się wody, a ja w tym czasie pokażę Ci kolejny zestaw ćwiczeń. Tym razem będziemy ćwiczyli na stojąco i będzie to wypad z podskokiem, czyli hop. No i druga noga tak samo. Każda noga będzie po 10 razy z małą przerwą. I jeszcze trochę sobie rozluźnijmy nogi. Rozciągajmy się trochę. Ostatni wdech i wydech. I zaczynamy trzecie ćwiczenie. Uwaga. Go. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Trzymaj pozycję. Siedem. Osiem. Jeszcze dwa. I dziewięć. I dziesięć. Super. Teraz druga noga. Przygotowujemy się do pozycji. I góra. Hop. Hop. Trzy. Napnij brzuch. Pięć. I sześć. I ostatnie dwa. Przerwa. Zróbmy sobie chwilę dłuższej przerwy między kolejnym powtórzeniem. I zróbmy to drugi raz. Uwaga. Go. Raz. Dwa. Nie musisz wysoko podskakiwać. Nie musi być wow. Tylko delikatnie. Jeżeli nie dajesz rady z podskokiem, możesz też robić coś takiego. Jeszcze. Koniec. Zapomniałam liczyć. Dobra. Druga noga. I jedziemy z podskokiem lub bez. Tu daję dowolność, jak się czujesz na siłach. Uwaga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. I jeszcze trzy. Osiem. Dziewięć. I koniec. Gratuluję! Trzy ćwiczenia za nami. Przed nami jeszcze tylko dwa, ale już o wiele lżejsze. Więc napij się wody, chwilę odetchnij, a ja pokażę, co będzie następne. Tym razem będziemy sobie na boku, w bardzo wygodnej dla nas pozycji. I będziemy mieli tak. 10 powtórzeń wznosów nogi, nie takich wysokich, delikatnie. Może być mniej więcej dotąd. Później będzie 10 od razu ciągiem. Przód, bok. Przód, bok. I tu się staramy napiąć brzuch, żebyśmy nie rotowali się za bardzo do przodu i do tyłu. I na koniec będą malutkie kółeczka. Wszystko jest po 10 razy. Gotowa? Zaczynamy. Raz. Oddychaj. 5, 6. Napnij brzuch. 9 i 10 i od razu przód, tył, przód, tył. 5, 6, 7, 8, 9, 10 i kółeczka. Hop. 10 kółeczek. Wytrzymaj. Sześć, siedem,
8, 9, 10. Ugnij nogę, trochę ją tutaj rozciągnij. Odpocznij. I zmiana nogi. Jak mówiłam, nie jest to bardzo wysiłkowe takie ćwiczenie. Ostatni oddech i góra. 3, 4, 5. Noga prosta. Nawinaj tutaj całą nogę. Nie jest to trudne ćwiczenie, ale jeżeli napniesz poszczególne te partie mięśni, to wtedy będzie o wiele bardziej skuteczna. I przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód. Oj, chyba zahaczam matą, ale to nic. Tył. I ostatni raz i kółka. Raz, dwa. Nieduże są te, mają być te kółka. Malutkie. Ważne, abyś ciągle napinała mięśnie nóg, pośladków i brzucha. Jeszcze trzy. Raz, dwa, trzy. Koniec. I przyciągnij tutaj nogę. Trochę ją sobie tutaj rozciągnij. Bardzo dobrze. I tą serię sobie powtórzymy razy dwa. Więc od razu powracamy do drugiej nogi. I go. Ciągle napinaj mięśnie. Jak widzisz, to nie jest bardzo wymagające ćwiczenie, dlatego zrobimy sobie podwójnie. I przód, tył, przód, tył. Super. Hop, hop. Jeszcze dwa. Kółeczka. Tutaj Ci pracują bardzo dobrze wewnętrzne partie ud. Pośladki, brzuch. Właśnie tak. Ostatnie dwa. Koniec. Naciągamy. Chwilkę. I ostatnia zmiana strony. Zaczynamy. Pięć. Przód. Tył. Przód. Tył. Przód. Tył. Jeszcze cztery. I kółeczka przód. Trzymaj biodro, żeby się nie rotowało za bardzo do tyłu, do przodu. Jeden. I stop. Naciągnij. Gratuluję. Zostało już przed nami ostatnie ćwiczenie. A mianowicie, będzie to zwykła pozycja deski. Jednakże podnosimy raz prawą, raz lewą nogę. Będziemy w tej pozycji około minutę. Powtórzymy ją razy dwa. I przechodzimy do krótkiego rozciągania. Gotowa? Zaczynamy. Prawa, lewa. Prawa, lewa. Poczuj, jak Ci pracuje cały pośladek, uda, nogi napięte, proste. Pilnuj, aby się biodra nie rotowały. 20 sekund. Dawaj, nie poddawaj się, to już ostatnie ćwiczenie. 5 sekund. Stop. Napij się wody, jeżeli chcesz, ja się napiję. Ostatnia minutka i kończymy. Dobra, szykujemy się do pozycji deski. Hop i go. Prawa. Lewa. Prawa. Lewa.
prawa, lewa, prawa, lewa. Trzydzieści sekund. To już ostatnie ćwiczenie ostatniej serii. Daj z siebie wszystko. Napnij cały brzuch. Nie rozluźnij się. Jeszcze 10 sekund. Go! Trzymaj prostą pozycję. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Wyciągnij się, usiądź na piętach. Długi wdech i wydech. Dobra robota. To nie był prosty trening. I pies z głową w górze. Oddychaj. I przejdź do psa z głową w dole. Zahacz palcami. I rękami powoli idź do nóg. Rol w górę. Kręg po kręgu. Naciągnij sobie jeszcze tutaj czworogłowy. Jeżeli nie możesz utrzymać równowagi, możesz się oczywiście oprzeć o ścianę, o krzesło. Poczuj, jak ci naciąga cały mięsień, bo dzisiaj dość go skatowaliśmy. Druga noga. Oddychaj. Naprawdę dobra robota. Teraz złap za nogę z przodu. O, już się chwieje. Do klatki. Poczuj, jak ci się naciąga. I druga noga. Super. Puść. Rol w dół. Rozluźnij się. Przejdź sobie do lewej nogi. Do prawej. Środek. Góra. Kręg po kręgu. Dzięki za trening. Na pewno zaprocentuję. Trzymaj się i do zobaczenia.